Dobra. Pogadajmy o moich interesach. Moi dwaj wspólnicy zostali oskarżeni. Wpadli. W końcu mnie sypną. Mógłbym się sam zająć tymi dwoma gnojkami, ale za dobrze ich pilnują. Bo twój cholerny prokurator się na mnie uwziął. To twój człowiek. Przyciśnij go. Niech wycofa oskarżenie. Nie. Co? Nie. Mam dość robienia przysług różnym zwierzętom. Schrzaniłeś sprawę, Ernesto. Radź sobie sam. Ja cię, kurna, nie proszę. Nie dbasz o interesy, pendejo. Wiesz, co to pendejo? Włos łonowe. Nie muszę słuchać twojego gadania. Jak będę chciał, to tego cholernego prokuratora wyciągnę na ulicę i obetnę mu jaja. A ty, uwaga pod nogi, Arni. Przekroczyłeś granicę. Chrzanić to. Co zrobisz, stary capie? Raina. O Boże. Raina. Kocham cię. Kocham cię. Szybciej, ruszajcie się. Mówiłem, że beze mnie nie jedzie. Jazda. Mówi Debra Moran na żywo z prywatnego klubu fitness dla panów w Los Angeles. Policja uważa, że zabicie dwóch bossów to element walki o wpływy pomiędzy grecką mafią a meksykańskim kartelem. Co jest? Mam nadzieję, że to nie początek III wojny światowej. Jest tu moja dziewczyna? Znasz go? Ernesto Jimenez. Gang MS-13. Właściciel tamtego Bentleya. Prokuratura miała na niego oko. A ten drugi? Virgil Vadalos, Grek. Wypatroszony jak ryba. Mówią, że zmarł w karetce. Akurat ci dwaj, uwierzycie? Zobacz. Sprawca był w towarzystwie kobiety. Sprawca był kobietą. Nie sądzę. Ten ma prawie odciętą głowę. Głębokie cięcie. To by musiała być bardzo silna kobieta. Dziękuję. I karton Marlboro. Proszę dowód osobisty. Dawaj szlugi do cholery. Muszę zobaczyć dowód. Lubisz, jak cię pytają dokumenty? Co? Spytałem, bo wyglądasz na 12 lat. Naprawdę? 12 lat, powiadasz? Tak wygląda 12-latka? Lepiej już iść. Wynoś się z mojego sklepu. Już. Wynoś się. Dobra.
Czemu nie dotknąłeś moich cycków? Jesteś pieprzonym pedałem? Do samochodu. Czemu nie dotknął moich cycków? Ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy, to zwrócić na siebie uwagę. Tak? Mówiłeś, że szukamy gliny. Czy ty musisz rozrabiać? Ale z ciebie cipa. Twoja cipa. Załatwiłaś gości. Boże, pomóż. Jedźmy. Co robisz? Przebieram się. Po co? Żeby nie wyglądać na 12 lat. Daj spokój. Pamiętasz mnie? Świetnie wyglądasz. Wiem. Miałeś dobry pomysł z tym Londynem. To prawda. Mały prezent z lotniska Heathrow. Twój? Silnik Hemi? Tak, niezły. Jeśli chodzi o Virgila, jak Sylwia sobie radzi? Dzieci, cała ta sprawa jest trudna dla nas wszystkich. Musisz do nas wpaść. Wpadnę. To znaczy teraz. Jestem na służbie. Musisz wpaść. Po to tu jestem. Możesz jechać ze mną. Albo za mną.